Zobacz pod punkt A. Mamy 1024, czyli 2 do 10. Odjąć 2 do 7. Przez 343, to jest 7 do 3. Przez 2 do 7 razy 7 do 5. 7 do 5 skraca się z 7 do 3, zostanie 7 do 2. Teraz co dalej? Tego z nawiasu wyłączamy 2 do 7 przed nawias. W nawiasie będzie 2 do 3. Odjąć 1, podzielić przez 2 do 7 razy 7 do 2. Teraz 2 do 7 się tutaj skraca. Mamy 8, odjąć 1, czyli 7 przez 7 do 2. 7 z kwadratem skracamy, mamy 1 siódmą. Mamy 1 siódmą, taki wynik. Podpunkt B. Tutaj mamy tak 5 do 12, 5 do 13. Wyłączamy sobie 5 do 12 przed nawias. W nawiasie będzie 9, odjąć 5 do pierwszej. Razy 8. 8 to jest 2 do 3, jeszcze raz do 3, czyli mnożymy, czyli 2 do 9. Podzielić przez 2 do 9. Razy 625 to jest 5 do 4 i do 3 to jest 5 do 12. Teraz tak, 5 do 12 skraca się z 5 do 12, 2 do 9 skraca się z 2 do 9 i mamy 9 odjąć 5 do pierwszej, to jest 9 odjąć 5, czyli 4. Podpunkt C, to mamy 6 do 4, 6 do 7, wyłączamy sobie 6 do 4 przed nawias, mamy 1080, dodać 6 do 3, 6 do 4 razy 6 do 3 to jest 6 do 7, także się zgadza. 6 do 4 razy 1080 to jest 1080 razy 6 do 4. A w mianowiku mamy 6 do 3 do 2, czyli 6 do 6. Zobaczmy, 6 do 6 skraca się z 6 do 4, to jest zostanie na dole 6 do 2. I teraz popatrzmy na licznik. Mamy 1080 dodać 6 do 3, czyli 216. I teraz co by tu zrobić? No to na kalkulatorze dodajmy sobie do 1080 216. To mamy 1080 plus 216, to jest tyle. No i to jest 1296, czyli 6 do 4. Czyli w liczniku mamy 6 do 4 przez 6 do 2. 6 do 4 z 6 do 2 się skraca, zostanie w liczniku 6 do 2, czyli 36. W podpunkcie C mamy 36. Lecimy dalej. Podpunkt D. Mamy 5 do 20, 5 do 18. Wyłączamy sobie przed nawias 5 do 18. Mamy 5 do 2 plus 1 razy 3 do 4 do 3. Mnożymy te liczby, czyli mamy 3 do 12. Podzielić przez 5 do 16, 5 do 14. Wyłączamy 5 do 14. Mamy w nawiasie 5 do 2 plus 1 razy 9 do 5 to jest 3 do 2. I do 5. 5 do 18 z 5 do 14 się skraca, zostanie u góry 5 do 4 razy. W nawiasie 5 do 2 to jest 25 plus 1, 26 razy. I tutaj mamy tak, to 3 do 12 na razie przepiszę przez 5 do 2 plus 1 to jest znowu 26 razy 3 do 2 do 5 to jest 3 do 10. 26 się skraca, 3 do 10 z 3 do 12 się skraca, mamy 3 do 2, czyli jest 5 do 4 razy 3 do 2. 5 do 4 to jest 625 razy 9. No to lecimy na kalkulatorze, to policzymy 625 razy 9, cyk, mamy 5625. 5625, podpunkt E. Mamy tutaj 7 do 12, to jest 7 do 12, wyłączamy 7 do 12 przed nawias. Mamy 3, dodać 4 w nawiasie. A na dole mamy 7 do 12, podzielić przez 7 do 8, odejmujemy wykładniki, będzie 7 do 4 i do 3. Tak, 3 plus 4 to jest 7, czyli 7 do 12 razy 7 do 1 przez 7 do potęgi 4 razy 3, czyli do 12. 7 do 12 się skraca, wynik to 7. Do pierwszej, czyli 7. Podpunkt F. Tu mamy
3 do 4, 3 do 11, 3 do 12. Na początku zróbmy porządek, czyli będzie 8, to jest 2 do 3. Razy 3 do 4, 3 do 11, to jest 3 do 15. Odjąć. 9 to jest 3 do 2, razy 3 do 12. Przez 46. Razy 3 do 18, przez 3 do 4, to jest 3 do 14. I tak, wyłączamy sobie 3 do 12 przed nawias. Mamy 2 do 3 razy 3 do 3, odjąć, a w zasadzie to zrobimy to łatwiej. Wyłączymy sobie, zobaczmy, 3 do 2 razy 3 do 12 to jest 3 do 14 i wyłączymy sobie 3 do 14 przed nawias. Będzie w nawiasie 2 do 3 razy 3 do 1 minus, jak wyłączyliśmy 3 do 14, 3 do 14, zostaje tutaj 1 przez 46 razy 3 do 14. No i tak, 3 do 14 się skraca, liczymy, co mamy w nawiasie. 2 do 3 to jest 8, 8 razy 3, 24, to jest 1, 23, 46, tu się skraca, mamy 1, 2.